22 listopada w środę. Witam Was bardzo serdecznie z przeurokliwego miejsca z Ród Raciborskich. Obok znajduje się kompleks klasztorno-pałacowy. Serdecznie zapraszam do tego miejsca, bo warto tutaj pospacerować, podumać, korzystając jeszcze z ostatnich chwil słońca i ciepła, choć już jest tak czerstwawo. Chcę zachęcić Was do refleksji nad Bożym Słowem. Dwa teksty mamy dzisiaj z Księgi Hioba, z 9 rozdziału. Jak mógłby człowiek mieć słuszność w obliczu Boga? Jeśli zechce się z Nim spierać, nie znajdzie odpowiedzi ani na jedną rzecz z tysiąca. I drugie słowo z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału. Wstanę i pójdę do Ojca mego i powiem Mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Moi drodzy, widzimy tutaj dwie sytuacje graniczne. Pamiętamy historię Hioba. Hioba, który w zasadzie stracił wszystko, cały swój dobytek, traci swoje dzieci. Pamiętamy, że ta historia była o tyle trudna, że kończy się happy endem. Czytamy, że Hiob zakończył życie syty dni, szczęśliwy. Ja zawsze zadaję sobie pytanie, jak mógł być szczęśliwy, skoro stracił dzieci. Biblia mówi o tym, że miał nowe potomstwo, no ale wiemy, że no nie jest to proste pochować swoje dzieci. I chyba tylko właśnie w Bogu, przez wiarę, w związku z tym, że Hiob miał taką relację z Bogiem, był w stanie pomimo tego później być szczęśliwy, jeśli Bóg mu błogosławił. I druga sytuacja, przypominamy sobie syna marnotrawnego, który też dochodzi do granicznej sytuacji. Pamiętamy w tej historii, że nawet chciał jeść to, co świnie jadły tam, gdzie pracował, ale mu tego nie, nawet tego mu nie dawano. I tutaj trzeba powiedzieć, że podejmuje decyzję w tej właśnie granicznej sytuacji, że wróci do swojego ojca, wróci do swojego domu, uznaje fakt swojej grzeszności. Pamiętamy, że wracając do domu, ojciec nakłada na jego rękę pierścień, przywraca mu godność, przywraca mu jakby tożsamość, przebacza mu i ta historia też kończy się dla niego dobrze. Oba te fragmenty pokazują nam, jak Bóg jest dobry, jak Bóg przebacza, jak Bóg pokazuje, że nie ma takiej sytuacji w naszej życiu, która mogłaby zaważyć na miłości Boga względem nas. Zresztą apostoł Paweł w liście do Rzymian w pewnym momencie też stwierdza, że nic nie jest go w stanie odłączyć od miłości Bożej, od miłości Chrystusowej, ani śmierć, ani aniołowie, i wymienia tam wszystkie rzeczy, które pokazują, jak mocno Bóg nas kocha, jak wielka miłość została nam okazana w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj, moi drodzy, słyszę wielokrotnie, że dużo ludzi mówi o tym, że ma problem z przyjęciem przebaczenia, ma problem ze swoim grzechem. Nie chce uwierzyć w to, że ten ich grzech może być wybaczony. Chcę Cię dzisiaj zachęcić, byś chwilę pomyślał o tym, jak wielka jest miłość Boża, jak ta miłość nie ma granic, jak Bóg wybacza nam wszystkim nawet takie rzeczy, których my nie jesteśmy sobie w stanie wybaczyć i mamy z tym problem. Tutaj może nam przyjść z pomocą chrześcijański pisarz Max Lucado, który napisał coś takiego: nigdy nikomu nie przebaczysz bardziej, niż Bóg już wybaczył Tobie. Nigdy nikomu nie przebaczysz bardziej, niż Bóg już wybaczył Tobie. I z tą myślą chcę Was dzisiaj zostawić. Przychodźmy, przychodź przed Boży tron, wyznawaj Mu swoje grzechy i pamiętaj, że Jego miłość nie zna granic. Pomódlmy się. Panie Boże, przychodzę przed Twój tron, do Ciebie takim, jakim jestem. Wiem, że często moje życie nie podoba się Tobie, często upadam, często grzeszę, ale Panie, chcę wierzyć w Twoją miłość, chcę wierzyć w Twoje przebaczenie
I proszę Cię dzisiaj, byś dał mi odwagę do tego, by być silnym, by nie upadać, by mieć siłę wracać i wierzyć w to, że Ty stoisz i czekasz z otwartymi rękami. Tak jak ojciec, który przyjmował syna marnotrawnego z powrotem do domu. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękuję za ten poranek, za ten dzień i proszę Cię, błogosław go. Amen. Moi drodzy, żegnam się dzisiaj z Wami. Do zobaczenia w kolejnych codziennikach w przyszłości. Tutaj chyba jest jakiś tartak, bo pracują piły. Nie wiem, czy to było słychać na nagraniu, ale naprawdę jest tutaj przepięknie. Zobaczcie tutaj na tą wodę i dziękujmy Bogu, jak jest dobry, jak jest wielki. Zostańcie z Bogiem. Wszystkiego dobrego.